Siedzimy w sejmiku województwa zachodniopomorskiego na, można by powiedzieć, na podsumowaniu podpisywania umów z lokalnymi stowarzyszeniami, które od dnia dzisiejszego staną się również lokalnymi grupami działania. To są ostatnie umowy w naszym województwie, ostatnie trzy umowy, które podpisujemy. Natomiast jeżeli chodzi o środki, które będą pochodziły z dwóch różnych źródeł, to jest zarówno fundusz rolny, jak i też rybacki. To będę mówił w odniesieniu do poszczególnych lokalnych grup. To dzisiaj podpisywana kwota to jest 46 milionów 400 tysięcy złotych. Oczywiście w każdej grupie jest inna i przy podpisywaniu z poszczególnymi będę o tych kwotach dokładnie mówił. Chciałbym przede wszystkim za Państwa pośrednictwem podziękować tym wszystkim, którzy pracowali nad strategiami, które zostały dobrze ocenione, które zyskały odpowiednią liczbę punktów, aby można było przyznać środki. Państwo macie już doświadczenie w przypadku wszystkich trzech grup. Nad poprzednim okresie programowania zrealizowaliście bardzo dobrze, także mam nadzieję, że również w tym okresie programowania będzie ta sama sytuacja. Zmieniają się troszeczkę może podejście Komisji Europejskiej i w Polsce do wydatkowania środków bardzo w kierunku przedsiębiorczości i miejsc pracy, ale myślę, że chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy w ostatniej perspektywie, gdzie do Polski docierają tak duże środki i w jaki sposób budujemy tutaj zasobność naszych przedsiębiorców, naszych mieszkańców, będzie decydowało o tym, mam nadzieję, że w przyszłości środki unijne nie będą traktowane jako główny bodziec rozwojowy, ale jako uzupełnieniem, będą tylko uzupełnieniem tego rozwoju, bo tak chciałbym, żebyśmy do takiego momentu doszli, aby ten PKB również nie tylko było, przede wszystkim doszło do średniego PKB krajowego, a być może nawet i w przyszłości było przewyższające, jeżeli chodzi o średnio przypadającego na mieszkańca naszego województwa. Ale dzisiaj cieszę się przede wszystkim z tego, że podpisujemy te umowy, że odtąd będą mogły funkcjonować biura lokalnych grup działania, będą miały zapewnione środki finansowe, ale również grupy będą się już mogły skupić nad terminami, ogłaszaniem, informowaniem przyszłych beneficjentów o tym, że środki będą dostępne, w jakiej kwocie, na jakie działania i po to, abyśmy, mam nadzieję, że z końcem lata, być może to w zależności od poszczególnych grup, będziemy te nabory ogłaszać, później one będą trafiały, te wnioski już do nas. My postaramy się również w miarę szybko je procedować, tak aby środki finansowe po podpisaniu umowy mogły jak najszybciej do beneficjentów trafić, a tak naprawdę fizyczna chyba realizacja, głównie fizyczna realizacja rozpocznie się z rokiem 2017. Jeżeli mogę teraz poprosić pierwszą lidera Pojezierza. Szanowni Państwo, to jedna z większych naszych lokalnych grup. Ja przypomnę tylko, że działa na terenie Barlinka, Bieżnika, Boleszkowic, Choszczna, Dębna, Krzęcina, Lipian, Myśliborza, Nowogródka Pomorskiego, Pełczyc, Przelewic, Recza i Trzcińska Zdroju. To chyba samo mówi o tym, jak duża, ale przede wszystkim bardzo, bardzo sprawnie działająca jest to grupa. Siedziba grupy to Barlinek, prezes siedzący po lewej stronie, wiceprezes troszeczkę dalej z prawej strony. Jeżeli chodzi teraz o pieniądze dla tej grupy na realizację lokalnej strategii rozwoju, jest to 14 milionów złotych, na projekty współpracy 280 tysięcy złotych, na wsparcie funkcjonowania LGD
2 450 000 zł. Ja oczywiście te wszystkie kwoty podałem z dużą ostrożnością po kursie 4 zł za euro, ale mam nadzieję, że ten kurs na pewno będzie wyższy, dlatego te kwoty też będą odpowiednio wyższe. W przypadku tej lokalnej grupy działania mówimy o grupie wielofunduszowej, korzystającej zarówno również ze środków z funduszu rybackiego i to jest dokładnie 3 700 000 zł, co stanowi, że ta grupa w sumie będzie miała ponad 20 milionów złotych do wykorzystania na różnego rodzaju działania. Proszę. No tutaj wicemarszałek to samo zrobił. Już się poprawiamy. Gratuluję bardzo serdecznie. A ja serdecznie dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo serdecznie się cieszę. Dobrze, to nie do mamy tutaj, tak? Proszę, żebyśmy uzupełnili tylko jeszcze wszystkie. Szanowni Państwo, to druga grupa, która będzie korzystała zarówno ze środków z programu rozwoju obszarów wiejskich, jak i z programu operacyjnego Rybactwo i Morze na okres 2014-2020. Jeżeli chodzi o realizację strategii, to jest przede wszystkim, Szanowni Państwo, obszar działań, bo tutaj chciałbym to wyraźnie powiedzieć, jest to gmina Wałcz, Mirosławiec, Człopa, Tuczno, Czaplinek, Trawsko-Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Złocieniec, Wierzchowo oraz Drawno. Czyli też jedna z większych lokalnych grup działania. Na realizację strategii rozwoju z PROW-u to jest 11 milionów złotych, na realizację strategii z PO Ryby 3 607 000 złotych, na wdrażanie projektów z PROW-u 220 tysięcy, z PO Ryby 72 tysiące złotych, na wsparcie funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania 2 250 000, w sumie ponad 17 milionów złotych dla tej lokalnej grupy działania. Bierzemy. Przy okazji muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj jest informacja już z ministerstwa odnośnie dróg lokalnych. W Drawsku będziemy podpisywali 26 maja. Wszystkie, tak? Część podzielone mamy. Natomiast Marlinku. O, już nie pamiętam. Tak, ale którego to w każdym razie do końca maja podpisujemy wszystkie umowy. O tak. No to sierpniu przetarg. W czerwcu. Gratuluję. Bardzo gratuluję również, panie marszałku, i dziękuję. I wymieniamy się do wydatkowania tych środków. Bardzo się cieszę. Również. Najlepszego. Te pieniądze.
Zwłaszcza, że jeszcze z funduszu tego rybackiego, bo to jest, szanowni Państwo, bardzo ważne, że nie utraciliśmy tego finansowania na śródlądziu dla lokalnych grup działania, dla tych, co przejęły też lokalne grupy rybackie i z tego tytułu bardzo się cieszę i gratuluję Wam, że to się udało. Dziękujemy serdecznie. Dzisiaj, szanowni Państwo, w sejmiku województwa dyskutujemy o Odrze. I bardzo dobrze, bo Stowarzyszenie Dolna Odrzańska, Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tak nawiasem mówiąc, tutaj na sali sesyjnej sejmiku na temat ryb dyskutujemy dzisiaj ze stroną niemiecką i tutaj polską. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o BIROW, to wiecie Państwo, że wykorzystam ten skrót, to jeżeli chodzi o obszar, to jest gmina Gryfino, gmina Widuchowa, gmina Hojna, gmina Moryń, Mieszkowice, Cedynia oraz Bani. Jeżeli chodzi o kwoty, to na realizację strategii. Tutaj mamy tylko i wyłącznie fundusz rolny, nie mamy tutaj ryb. To jest po przeliczeniu według tego kursu, o którym Państwu przed chwilą też powiedziałem. To jest na strategii jest to 7 milionów złotych. Na projekty współpracy to jest 140 tysięcy złotych oraz wsparcie funkcjonowania biura lokalnej grupy działania to jest 1,650 tysięcy złotych. Czyli to są te kwoty, które trafią do BIROW-u w tym okresie programowania. Panie prezesie, pani wiceprezes, gratuluję bardzo serdecznie i pozwólcie, że złożymy teraz te podpisy na tej umowie. Tutaj mamy mój podpis ze względu na brak tego załącznika rynnego. Tak, to. Wydania tych środków szybkiego i żeby jak najwięcej beneficjentów i mieszkańców mogło do mnie jestem przekonany. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Zapraszam na pewno na kawę, bo mamy tutaj, jeżeli mamy jeszcze jakieś pytania, to też rozumiem, że sobie jeszcze chwileczkę wszystko porozmawiamy. Tak? Kończymy w ten sposób podpisywanie umów z lokalnymi grupami działania, lokalnymi grupami rybackimi w województwie zachodniopomorskim, a już dzisiaj zapowiadam, że od przyszłego tygodnia rozpoczynamy podpisywanie umów na drogi. Też bardzo wyczekiwany przez naszych samorządowców projekt. Biorę tam nasze moich. Dobra. Damianka jest na lecie. Dziękuję. Bardzo dziękuję.